Kilka jak zwyczajny pies robi pof i rzecz przeciwna dzieje się, gdy literkową zupę je. W drodze gdzieś do brzuszka Marty grupa liter zagubiona trafia do jej głowy. I Marta nabija jak szalona, mówi wciąż. Jak się żuje, co? Marta coś mówi, 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 mówi wciąż. Co tam piszą? Co dziś na obiad? Mówi wciąż. Cześć, Julka i spółka. Ja nie jestem Julka. Może mylić się, lecz i tak mówić chce. No cześć. Wyrazy zna, ma głos jak dzwon. Wszystko ci opowie, poproś tylko ją. Czasem może zrobi gdzieś błąd, ale Marta się tym nie przejmuje. Skąd ten pies ma głos? Próba, raz, raz. Taki los. Marta mówi, 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 mówi. Gada, coś wyjaśnia, coś wylicza, coś wygłasza, coś prawi, coś tłumaczy, coś bzdurzy, coś nabija, coś już. Czasem ma już dość. Marta, uwierzcie mi, mówi wciąż. Skic i wiercipięta. Przecież była tu przed chwilą. Aha, tam pobiegłaś. Wstać! Ha! Ślepa uliczka, szczęciu. Pójdziesz teraz ze mną. Nareszcie się spotykamy. Długo czekałam na tę chwilę. A Skic, to ty? O, zbudziłeś mnie. Nie, nie będę się teraz bawić. Jestem zajęta. Co to znaczy? O, że nie pójdę z tobą, robię co innego. Jestem zajęta spaniem, śniło mi się coś bardzo... Nie teraz, Skic. No nie, nie mogę, jestem bardzo zajęta. Teraz oglądam mecz. Może później. Nie tak! Pomału! Ten prezent chciałem wręczyć ci dopiero tutaj. Dzięki, tato. I co? Jak się czuje mój siedmiolatek? Żadnej różnicy. Może tylko bardziej samotny. Samotny? No wiesz, to taka beznadzieja, kiedy nikogo nie znasz, nie masz przyjaciół, ani nawet... Ha, 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 wiem, co to samotność, Milo. Musisz być cierpliwy, jeszcze znajdziesz przyjaciół. A teraz otwórz proszę swój prezent. Super! A możemy teraz porzucać? Jasne. O! Jedną chwileczkę, Milo. Nuda, nuda. To jest kuchnia. Nie chcę łóżka w kuchni. Nie! Hej, to moje, oddaj. Dziękuję. Czekaj, chcesz się bawić? Dobra, przynieś. Halo? Czy to bezpieczna przeprowadzka? Świetnie. Chciałbym złożyć reklamację. Nazwisko? Nazywam się Terence Lee i właśnie sprowadziłem się na ulicę... Halo? Halo? O nie! Przestań już! Dobry piesek. Jestem Milo, a ty? Przedstaw się. Nie chcę nazywać cię Hał. Co byś powiedział na... wiercipiętę? Dobra, wiercipięto. Tym razem rzucę jeszcze wyżej. Ojej. Wiesz, nie wolno mi wychodzić poza podwórko. Możesz iść sam? Skic, tu jesteś. Szukamy cię po całej okolicy. Nie możesz oddalać się od domu. Uciekłeś, bo nie chciałam się z tobą bawić, ale śniła mi się szynka. Nie mogłam przerwać tego snu. Chodźcie szybko, mamy obiad. Wszyscy głodni? Znalazł się. Milo, szukasz kogoś? Tak, wiercipięty. Wiercipięta? Mój przyjaciel przyszedł do mnie akurat, kiedy strasznie się nudziłem. Wierzysz, że przeskoczył nasz płot? O, jasne! Ma na imię Wiercipięta, tak samo jak twój stary miś. Tak, ale... Więc masz kolegę.
Pewnie obiecał, że cię odwiedzi, kiedy będziesz samotny. Tato, psy nie mówią, żartujesz? Ha, no tak, no pewnie. Wierci Pięta jest psem. Milo, tak? Jak Milo Marsjanin z telewizji? Czy twój Milo też był w kropki? Miał skrzydełka? Tak, ale... Skąd? Nie twierdzę, że masz urojenia, cokolwiek to znaczy. Zwiedziało ci się coś. Marta, na tym polegają urojenia. Powstają w twojej głowie. Myślisz, że coś widzisz, a tego wcale nie ma. O, no tak. Ja tam wolę mówić, że mu się zwidziało. Ważne, że nie zmyślał. Nie chcieliśmy się z nim bawić, więc jest zły. Musimy wymyślić coś na jutro, żeby nie czuł się taki samotny. Dobrze. Więc mówi pan, że to normalne, jeśli w nowym miejscu dzieciak wymyśla sobie przyjaciela? Oczywiście. To powszechna reakcja obserwowana u wielu dzieci. My nakrywamy do stołu dla wymyślonego przyjaciela syna. Więc uważa pan, że powinienem dać się wciągnąć w tę grę? Cześć! A ty dokąd, Skic? Odwiedzić Milo? Nie, Skic. Jutro też możesz iść do niego. Mamy dla ciebie super niespodziankę na wieczór. Prawda, Heleno? Pojedziemy na Pchlą Wyspę! Czy weźmiemy Milo? Tak, pewnie. Milo czeka już w samochodzie. No dobrze, dobrze. Milo istnieje. Pewnie, że tak. Idziemy, Skic. Będzie zabawa. A zresztą zobacz, jaka pogoda. Może Milo też będzie na Pchlej Wyspie. A dzień dobry, Wierci Pięto. Jaki miły piesek. Nie poszedłbyś na spacerek? Tato, sąsiedzi cię obserwują. O nie, 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 nie. Ja tylko... to dla mojego... Wiem, że mi nie wierzysz, ale Wierci Pięta istnieje. Zobaczysz. On tu przyjdzie. Hej, mam dobry pomysł. Pochodzimy po mieście i znajdziemy go. Może będą też jakieś dzieci w twoim wieku. Dobrze. Rozczarowany. Na pewno lepiej bawiłbyś się z Milo. Nie wiesz, co to znaczy? To takie uczucie. Uczucie, kiedy nie osiągasz tego, na co liczyłeś. Jesteś rozczarowany, bo nie znaleźliśmy Wierci Pięty. Nie, spokojnie. Wcale nie jest aż tak źle. Mieliśmy super spacer. Wprawdzie nie zjawił się Wierci Pięta. Tato, to on! Gdzie? Właśnie odjeżdża. Szybko! Przepraszam, dobrze znasz tę dzielnicę? Tak, od urodzenia. A przy okazji jestem Tadek. A ja Milo. I szukam tego psa. Był w samochodzie, który musiał tędy przejeżdżać. Wygląda trochę jak jeden z psów Heleny. Idźcie prosto i skręćcie w drugą w prawo. Dom numer 33. Dzięki, Tadek. Nie ma za co! Jeśli się zgubicie, to pytajcie o gadającego psa. A? Chodzi o psa, który mówi? Tak. Niektórzy to mają szczęście. U mnie nawet papuga nie mówi. Chodźmy, Milo. Niektórym wydaje się, że są wyjątkowo dowcipni. Skic, nie ma w tym nic złego, że masz bogatą wyobraźnię. Dobrze, dobrze. O, Skic chciałby pokazać nam, gdzie mieszka Milo. Możemy tam jechać? Tak, to chyba tu, numer 33. Choć myślę, że ten chłopak ma urojenia. Przepraszam, czy tutaj mieszka Helena? Aha, i Marta też. A wiesz może, dokąd poszła? No, może gdzieś kopie, albo obgryza patyk, albo gania wiewiórki. Chociaż nie, pewnie tarza się w śmieciach. To Marta tarza się w śmieciach? Tak, kąpią ją dwa razy w tygodniu, więc nie śmierdzi tak bardzo. Może zadzwoni do pana, jak wróci. Nie, dzięki. Jesteś pewny, że to tutaj? Na skrzynce jest napis Li. Milo nazywa się Li? Mówi, że tego nie wie. Strasznie pusto w środku. Właściwie nie ma mebli. Jakby właśnie ktoś się wyprowadził. A może Skic pomylił adres?
Nie martw się już. Jutro będzie wspaniały dzień. Skoczymy gdzieś. Dopóki masz mnie, nie będziesz czuł się samotny. Tak, tak. Hej! Rzuć do mnie! Przyjmuję, przyjmuję! A gdzie Skic? A pewnie bawi się gdzieś ze swoim wymyślonym przyjacielem. Co jest? Chcecie, żebym schudła? Nie złość się. Ja przyniosę. Odpocznij sobie. No i gdzie ten talerz? Widzisz? I co, nie fajnie? Uważaj, bo tym razem rzucę naprawdę mocno. To chyba mój. Tak? A skąd wiesz? Spójrz, tu jest imię i nazwisko. Miloli? To ty istniejesz. Jestem Helena. Helena? I masz psa, który mówi? Milo! Dokąd on poszedł? Zostawił prezent? Przepraszam, ale to jest moje. Tak, pełno śladów moich zębów. Nie czuję się dobrze. Ja mam przywidzenia? Patrzcie, kogo spotkałam! Milo! Milo? Zaraz, to wy się znacie? Nie, to nie Milo. Milo nie istnieje. Czekaj, ty jesteś Marta? Wierci pięta! Wierci pięta? Dobra, ja się poddaję. No cóż, to miasto zdumiewa mnie na każdym kroku. Spoko, jeszcze pan przywyknie. Mężny Truman. Jejku, ale jazda! Ja też bym chciał mieć takie. Ale piękny sprzęcik. Pierwszy raz w życiu mam nowe sanki. Wypróbujemy je teraz? Tak! Ale ja nie muszę ich ciągnąć. Nie, wszyscy zjadą, po kolei. Jedziemy! Na górę! Na górę! Ktoś mnie popchnie? Ojej, to był super zjazd. Dobra, kto jedzie teraz? Truman, czy na takich sankach nie lepiej zjeżdżać z przyzwoitej góry? Im wyższa góra, tym dłuższy zjazd. Mało tego, szybszy. A to cacko, powstałoby jeździć szybko. Racja. Która góra w tym mieście jest najwyższa? Rety, to chyba najwyższa góra na świecie. Od samego patrzenia w głowie się kręci. To będzie strasznie długa jazda. Cały czas na krawędzi omdlenia. Mnie też się kręci w głowie. To sanki Trumana. Niech jedzie pierwszy. Tak, Truman? Truman? To bardzo wysoka i stroma góra. Tak, pomyśl tylko, jak będziesz grzał. Sanie pędzą szybciej i szybciej. Kontury drzew zacierają się. Śnieg wiruje przed oczyma. Dlaczego? Bo sanki będą mknąć szybciej i szybciej, kontury drzew zamazywać się, a śnieg wirować w oczach. Nie ma powodu do paniki. Nie? Mój żołądek myśli inaczej. Kiedy spojrzałem w dół, poczułem straszny strach. To panika, kiedy nagle zaczynasz się bać. Czyli to, co teraz czuję, to panika. Lejka. Podoba mi się to słowo. Po szynach mknie, choć za oknem zawiejka. Śmieszny wierszyk, co nie? A, może nie tak bardzo. Zrozumcie, ta góra jest za wysoka jak dla mnie. W porządku, Truman. Źle się czuję. Rozbawmy go jakoś. O, mogę walnąć go śnieżką. Nie zupełnie o to mi chodziło. Fajnie jest dostać pigułą. Patrz! Śnieg za koszulą, zimno! Zimno! Nadaje się tylko do siedzenia w domu, jak stary, tłusty kot. O, nie wolno używać brzydkich słów, takich jak kot. W sumie to nie stało się nic złego. On ma rację. To, że przestraszyłeś się zjazdu, nie oznacza jeszcze, że jesteś tchórzem. A skąd? Mogę nawet wyobrazić sobie Trumana jako bohatera. A ty, Marto? Nie bardzo. Marto... A, no tak!
tak, no tak, tak, bohater. Żartujesz? Daj spokój, spójrz jak ja wyglądam, mężny cykor. Co ty opowiadasz? Bohater mógłby dokładnie tak wyglądać. Chyba nie bardzo. Truman, opowiemy ci historię o dzielnych ludziach, takich jak ty. Czy to podobne do bohatera? Siedzę sobie na sankach w ciepłym salonie. Jesteś taki jak ten bohater. Truman, wielki badacz piramid. Fakt, uwielbiam piramidy. To mógłbym być ja. Chociaż liczą sobie tysiące lat, te hieroglify są w doskonałym stanie. Na tę wieść w muzeum odetchną z ulgą. Odetchną? Tu nie chodzi o oddychanie. W muzeum przestaną martwić się o hieroglify. Truman, wielki badacz piramid, potrafił czytać hieroglify i znał zwrot odetchnąć z ulgą. Mogliśmy więc odetchnąć z ulgą. Nie wyjdę stąd, dopóki ich nie odczytam. To tak jak ja, zawsze koncentruję się na pracy. Bohaterze ty mój! Truman pracował tak ciężko, że brzydka mumia przemknęła za nim niezauważona. Pozwoliłem brzydkiej mumii uciec? No, bo bardzo ciężko pracowałeś. To dobrze. Tak, to cały ja. Ale bohater nie przepuściłby brzydkiej mumii. Trudno tu odetchnąć z ulgą. Ale to jeszcze nie koniec. Spójrz! Zatrzymasz ją w Muzeum Kairskim, gdzie próbuje zniszczyć system dziesiętnej klasyfikacji bibliotecznej. Przecież brzydka mumia nie siałaby zniszczeń, gdyby udało mi się ją schwytać w piramidzie. Opowiem ci coś innego, Truman. Moja historia rozgrywa się w wielkim mieście. Umiesz rysować? Nie, mam wyobraźnię. Ta historia jest o tobie, po prostu. Nazywasz się Nick Fobia. Jesteś detektywem. Fobia? To słowo coś znaczy, tak myślę. A, bo ja wiem. Czasem mama tak mówi o tacie i brzmi super. Zajrzę do słownika. Fobia, fobia, fobia. O, tu jest. Fobia znaczy strach przed czymś. Batofobia to strach przed głębokością. No, super. Jestem detektywem, którego nazwisko znaczy strach. Przykro mi, nie wiedziałam. Marto, ty masz ablutofobię. Ablutofobię? Czyli strach przed kąpielą. No, fakt. Czysta ablutofobia. Idę do domu. Czekaj, zapomnijmy o Nicku Fobii. Nie ma go. Zniknął. To opowieść o dziejach Trumana Tora. To nie znaczy nic strasznego, prawda? W słowniku nie widzę, więc nic nie znaczy. Widzisz? Zgoda. Opowiadaj. Trumanator ma tajną bazę. Taką, o jakiej Truman zawsze marzył. Bogato wyposażoną, dzięki czemu może zauważyć najdrobniejszy detal. Tak jak Truman. Czy ktoś tu ma kłopoty? Mój zdalny alarm! Ja dokładnie taki chciałem być przez całe życie. Opowiadaj! Komuś kończy się czas parkowania. Trumanator dociera do parkometru dosłownie w ostatniej chwili. Kończy się okres parkowania. Spokojnie. Proszę się cofnąć. Uratowałeś mi życie. Więc Trumanator wrzuca drobne do parkomatów? No wiesz, w pierwszej wersji miałeś mu umyć szyby. Trumanator z wiadrem i gąbką? No, nie, zaczekaj. On jest tobą i wszystkim pomaga. To dobra cecha. To ma być super bohater, bo ma drobne przy sobie? Każdy by tak mógł. No, nie każdy. Skąd? Bo to ty jesteś w porządku. Nie jestem odważny. Pójdę do domu martwić się o przyszłość i płakać. Czekaj! Nie wysłuchasz mojej historii? Truman, astronauta! Ja zawsze chciałem polecieć w kosmos. No wiem! Oto historia Trumanasta. Co tak patrzycie? To od Trumana i astronauty. Zawsze chciałem być astronautą i zapowiadać pogodę w telewizji. Albo pracować na poczcie. Nasz teleskop jest ubrudzony. Kurz i plamy bardzo mnie martwią. Czy możemy coś zrobić? Tak, polecę i wyczyszczę go. Pójdę teraz przygotować rakietę. Startuję dzisiaj! Patrzcie, teleskop będzie błyszczał jak nowy. O, ale jestem wysoko! Oj! Nie! Pomocy! Ratunku!
wątek! Zaczekaj, będziesz bohaterem! Truman, nie idź do domu! Wcale nie idę do domu! Nie będę astronautą, który boi się wysokości! Nawet na rysunku! Martwię się o Trumana. Miał zostać bohaterem, tylko nie pozwolił mi dokończyć. Ciekawe, dokąd poszedł z tymi sankami. O nie. To ty myślisz, że... Truman! Wcale nie musisz tego robić. A dlaczego? Nie takiej reakcji się spodziewałaś? No coś ty! Pewnie, że nie! Nie! Co to reakcja? To, jak się zachowujesz, gdy coś się stanie. Na przykład reakcja Trumana to przyjście tutaj. Tak, wiedziałem. Może nie takiej reakcji chcieliście, ale moja reakcja jest taka. Chcę zjechać z tej góry. Oj, nie! Za wysoko! Nie dam rady! Umrę ze strachu! Pojadę z tobą, Truman! Przyjaciele powinni sobie pomagać, no nie tak? Sanki! Marta, zejdź! Marta! Pojedzie! Nie mogę patrzeć! Tam są drzewa! Nie umiem sterować! Gotowe? Trzymaj się! Dobra! Hej, no! Nic nie widzę! Truman! W porządku! Całe szczęście! Truman, to było bohaterstwo. Tak, nie trzeba wymyślać historii o tobie. Ta jest najlepsza. Pomyśleć, że ta góra wydawała mi się wysoka. I czego ja się bałem? Tak właśnie działa strach. Boisz się, bo nie wiesz, co się może wydarzyć. Jedziemy jeszcze raz? Ale wszyscy we czworo. Tak zaczęła się prawdziwa przygoda Trumana z sankami. I powtarza się każdej zimy. Opracowanie wersji polskiej na zlecenie Mini-Mini Start International Polska. Reżyseria Elżbieta Kopocińska-Bednarek. Dialogi polskie Witold Surowiak. Dźwięki montaż Janusz Tokarzewski. Kierownictwo produkcji Dorota Nyczek. Wystąpili Marta Agnieszka Kunikowska, Helenka Beata Wyrąbkiewicz. W pozostałych rolach Stefan Chnotek, Grzegorz Drojewski, Janusz Wituch, Tomasz Bednarek, Katarzyna Skolimowska, Andrzej Gawroński. Piosenkę tytułową śpiewał Tomasz Steciuk.